Jeden, dwa. Rozpocznij nagrywać. A kurda, nie, to nie jest IP, to jest wersja. Fuck. Brzmiło. Moi drodzy, jesteśmy w Kameni, strefa śmierci, strefa kurde, draseczki. Tu strefa, jedyne kurde, co może nas spotkać, to z strzałów w mordę. Dlatego biegniemy na szybkości. Żmił nas tu może spotkać. Chyba, że nie wbije nigdy na serwer. Masz tam gdzieś w rancherze to IP? Tak, mam. No to teraz stary, ogarnię. Teraz to. O kurwa. Co ja dzisiaj robię? Czego ja dzisiaj nie robię? Na przykład się od żmija dowiem wszystkie historie tłuszczykowe. Cicho, nie rób, przygody. Muszę zapamiętać. 37, kropka. To 87, dobra, kropka. Zapamiętaj to, są 143, dobra. No. A nie mogą ludzie na czacie ci pisać tych numerków, które mówisz? Nie. Są ustawienia grafiki obniżone od rana. Ja już nie pamiętam, 133. 2, 5, 1, 3. 2, 5, 1, 3. 2, 5, 1, 3. 133, 2, 5, 1, 3. 2, 5, 1, 3. Chyba trafiłem. Uwaga! No i port jeszcze. Czekaj na hosta. No i tak klikasz, stary. Enter. A jebany, no i wbiłem, no i mogę grać, no i tyle. Zmiju, kurde, czekam na ciebie tutaj. Ja już jestem prawie herosem na tym, w tej grze. 5300 punktów. Uczcie się ode mnie. Moi drodzy, zebraliśmy dzisiaj na grafikę. Dzisiaj się okazało, że będzie $500, około 1400 zł, 1500. Będzie kosztować grafika 970, dałem nowy cel o $50 więcej i kolega, już wam mówię jak się nazywa, kurde, tu nie mam napisane, ale sobie zaraz przypomnimy, kolega Jaro PS4 dorzucił nam się od razu $35, no i moi drodzy, jesteśmy na etapie 970, miejmy nadzieję, że trafi do sklepów już za jakiś, no jak najszybciej, nie, bo ja bym już chciał wymienić kartę graficzną. To tak naprawdę są... Chyba! Pytanie, co? Tak no i to na narkotyki widać. Na granicę. Z Jogu, który już ostatnio zdradził, jak był rano. Moi drodzy, chyba, że jeszcze ktoś coś dorzuci i na 980, ale ona to już będzie 1000... Ile to będzie? 1800 zł pewnie, nie? To chyba 600... No, albo z 2000. Trochę za dużo, moim zdaniem, jak na kartę graficzną. Nigdy tych najlepszych kart nie miałem. Zawsze miałem ten właśnie ten taki model Econo bardziej. Znaczy karta za 1500 to nie jest za bardzo model Econo, ale z tych to high-endowych. Dobra, pożarłem, mogę grać. Brzmiu, kurde, wbijaj dobrze tutaj. Czyli możemy pokazać w ogóle grę. Żeby widzowie się tutaj moi nie obrazili. Usuń. Ej, przeszedłem dzisiaj Mafię 2. Wyobraż to sobie i Far Cry'a. I dwie gry, w które grałem, mi się skończyły. Muszę muszę tylko zrestartować streama, wiesz? W ogóle są. Czy ty sobie to wyobrażasz, jak ci teraz coś powiem? No, mów. Okej, odpalę streama. Stary. Wiesz, że moje marzenie się spełni niedługo? Jakie? Będę miał 4 motki u siebie na kanale. Myślałem, że tłuszczykowe jakieś marzenia, ale żeby ci, wiesz, kiedy ty robiłeś tego live'a, co miałeś tyle motek, żeby, wiesz, musisz nagonić. Czekaj, bo test user mi stary przelał $100, bo zapomniałem usunąć, czekaj. Pamiętaj, Żmiju, o jednej rzeczy. Przygotuj emotki, że od razu jak będziesz miał, możliwość to je wrzucasz. Później no to już będzie tak stary, że jeden dzień później już, kurde, nie będziesz miał, wiesz o co? Nie, no ja już mam przygotowane. Gdzie Black? Żmirage jest już przygotowany, ale nie pokazuję, tak. Bo to jest, musi być, wiesz, to będzie... Dobra, a ja nie wiem, ja bym, wiesz co, ja bym zmienił, Draskę bym wymienił i Soul Cup bym wymienił, bo to jest mało używane, twierdzam. No i wszystkich ja emotek... Muszę ruskę typową wybrać. No, Soul Cup i Draska najsłabsze, ale za bardzo nie wiem jakie. O, to biorę. I gdzie się jesteś? Kamieni? W Kameni, ale no. Sushibo. No jestem w Kameni. Kamieni. Tak. Szukamy kamieni. Jesteśmy w Kameni, szukamy kamieni. Może być, tutaj jest, dobrze tutaj jest. Moi drodzy, myślę, że następną Metro Redux muszę sobie kupić. Coś tam jeszcze kupimy. Bycie.
No, Endless Legends, bardzo fajna gra, ale na solo granie, no, sam nie wiem. Nie wiem, czy was urzeknę taką grą. Muzyka. Hey, so, gdzie to jest, powiedz mi? Gdzie ją, co mam sobie zaznaczyć? Ty sobie zaznacz, na południe jest taki Jarosław, tam jest lotnisko i hangary, ja tam biegnę. Na południe od kamienia. Jarosław, lotnisko, hangary. Dubowo to jest jakieś lotnisko. Nie, nie. Jarosław. To jest na środkowej wyspie. Właściwie to jest na tej po prawej, tak, na największej wyspie u góry jej. Jarosław. Gdzie jest Jarosław? Jest Jarosław. No i jest lotnisko. No i ja tam biegnę, tylko powiem ci tak, że to może być krótka piłka, bo jest pełny serwer i tu po prostu mogą mnie strzelić zaraz na dzień dobry. Ale weź ten, nie panie. Ja tak jakby przebiegnę, zobaczę co jest zgrane i jak padnę to padnę, jak nie padnę to... No nie wiem, jak się robiło, na ciebie. Jak się ten... To jest hardcore, nie? Nie, enter naciśnij. A no. Jest moja ruska tutaj. Jak na stuniu tutaj. No, multi by było ciekawsze, ale Gonium powiedział, że on nie będzie w Endless Legend grał. Mam na liście tak Roka. O, wydaje mi się, że Rok nie będzie w Endless Legend grał. Mam Adama, może by się Adama udało namówić. No i jeszcze kogoś, kogo nie znam. Endless Legend to jest taki jak Endless Space, to jest taka strategia, wiesz. To bardzo fajna, dość taka ekonomiczna i... Tylko... Ja jakby w nią grać nie umiem. Póki ja w nią grać nie umiem, to mi się wydaje fajna, wiesz, ale granie na multi na przykład z kimś, kto jest tym prosem, może być już mało zabawne, wiesz, koleś mnie weźmie, rozłoży w trzech turach i... A, jakby mi będzie smutno, nie? No, kumam. A ja w ogóle się dowiedziałem, coś że jest szansa, że się dostanę na Jaroka. Tak? Od kogo? Tak. Od... Chyba, no, Vex, to jest chyba Adam, nie? Vexel, to jest Adam, no. Stary Vexel, no to jest... Jak Adam ci tak powiedział, to stary jest, kurde, duża szansa, bo to Adam, wiesz, wszystko ogarnie. No, i mówił mi, że ma się wyzwać w miesiącu. Widzisz. To jest, jak ci Adam powiedział, to tak jakby ci stary papież powiedział, że będziesz stary zgrzeszony. O, jakiś i gruby donate. Jest, kurde, no, dobrze stary, tutaj. No weź to, stary, weź mi, nie wiem, wtedy. Ja cię, w ogóle, o właśnie, co do donate'u, co do pieniędzy. Przegrałem o, dzisiaj $30. Brzmiu, ty jesteś hazardzistą, ty się musisz leczyć z tego CS-a. Moim no zdaniem. I co teraz powiedz? Izak powinien podpisać petycję, akcja Stop hazardowi w CS-ie. Żeby no dzieci nie Izak sam się obstawiał, kurde. Dziękuję, dziękuję Izak. Oczywiście za donata i Grachowi $2 na do 980, kurde, spróbuj. Może być ciężko. Masz radę, Sol. Wierzę w ciebie. Jak mi przyjdzie hajs z Twitcha, dopóki nie kupisz karty, to no, przeleję ci resztę. Za pierwszy hajs z Twitcha kupię sobie, kurde, chłopaki do mojego auta. Chłopaki. Właśnie, żebym, czy ty masz auto, czy skuterek? Skuterek. Ale po co ci auto? Niepotrzebne, auto. Nie? A co, jak deszczyk znaczy, pada? To masz tak fajnie, że ci nie pada? Masz znaczy, jakiś strój czy coś? Mam taki kurde, no strój kurde, mam taki ważny strój. Masz i strój kurde tutaj? Ale wiesz, najlepsze to mam skuterek, nie? A jeżdżę w kasku takim jak na motocrossa, że wiesz, niby jestem szybki. Aha. A ja w ogóle taki, że mi ostatnio, wiesz, się zacząłem zastanawiać, bo mi się ten mój kanał, ten z Archiwum Live, tak mi się podoba, że ja tam sobie gram w różne takie, teraz zacząłem grać w te takie normalne gry, nie? Mi się one tak podobają, że wiesz, ja sobie gram i są fajne. Dawno nie grałem w takie gry, że se gramy są fajne, bo zawsze grałem w te, co mnie tylko denerwują. No i ostatnio sobie wymyśliłem, że może, kurde, będę puszczał reklamy raz na 45 minut. No. Nie? Ale za to będę miał odcinki na kanał live bez przerwy reklamowej w środku. Ha. No. Wiesz, coś za coś. Te odcinki będą takie lepsze, jakościowe bardziej. A kurde, jednocześnie normalnie... Trochę stracę kasy, no ale cóż. No. To opowiedz mi, bo ja już jestem, tak. Jestem koło lotniska, już widzę hangary. Ty no ja już biegnę przez hangary. Biegnę pierwszy aha, hangar. No dobra, to ja będę od góry jak coś. To gdzie cię zrespiłem, że to od góry? Tu w tych hangarach no może być broń. Na razie biegnę i nie ma. Ale może się pojawić. A ja ci powiem, że ja mam, wiesz, jaki plan. Jaki? To jest jakiś samolot serio w lesie. Może być samolot w lesie, jak ktoś przypieprzył nim w las, to tak. Ktoś tam mówił ostatnio, że właśnie samolot w lesie stoi.
Bo niektórzy nie umieją latać, wsiadają, rozpędzają się i przywalają w drzewo i koniec. Ale jest utykają. Samolot. Ale centralnie samolot. Chodź do mnie na lotnisko i uciekamy stąd, stary. To może się samolot uciekli, no stary. Jakoś nie wyjdziemy z tego teraz, no dawaj, spróbuję. Idę zobaczyć do niego. No nie da się tym samolotem, on podobno stoi niby na jakieś polanie czy coś. No chyba, że ja nim wylecę, bo ja to umiem skręcać, jeśli nie jest o nic zahaczony. Jest w drzewo wciśnięty czy nie? Tak, zaraz sprawdzę, zaraz obadam go. Powiedz mi, w którym kierunku on jest od lotniska? Czekaj, mogę zobaczyć, czy on jest sprawny. Brzmiu, powiedz sobie, będę biegł w tamtą stronę, wiesz? Może ale paliwa nie myśl. Nie no, biegam. Ale kurde, nie wiem. Nie ma szans, nawet nie odpuśćmy sobie. No widzicie, no tak to jest, jak się kurde gra sushi, bo było prawie 100 osób, a teraz już jest 35, no i co teraz robisz co? I to jest, nie jest ci smutno z tego powodu, że uciekli ludzie, wiecie, nie? Ale gdzie my uciekli ludzie? No do ciebie na czat, a nie u mnie, które mnie oglądają. No i co teraz? Nie wiem, jak się tym czujesz? Ktoś napisał, co ty jesteś na Jarok, możesz pograć w Dead Rising 3, jak nie jestem na Jarok, to nie mogę? Zarządzam, że wszyscy mogą grać w Dead Rising 3. Kto chce? Chyba cię widzę, jak tam bierzesz. Za długie odcinki, 45 minut na YouTube. No ja bym chciał zauważyć, że na moim Archiwum Live odcinki mają po godzinę, 70 minut i tak dalej. No tyle, ile trwa przerwa, znaczy ej, tyle, ile trwa jakby dwie części live'a, tak? Jest autobus, trzeba go. Więc tu nie chodzi jakby o długość odcinka, tylko chodzi o to, żeby po prostu w połowie. Ja już przebiegam w stronę miasta tego Edynburga. Gdzie ty, Żmiu, jesteś? Kurwa, uderzył mnie zombie, no nie mogę po prostu. Jest akurat jak przy... przy tym domku, co się kieruje, kurde, z lotniskiem. Kontroli. Kontrola, tam w hangarach dokładnie. Nic nie było, no chyba, że przebiegniesz i znajdziesz. Ja już... Jak już z hangarów zboczysz, to biegnij na, dokładnie na E. East. Ale gdzie ty jesteś? Ja cię tu gdzieś widziałem przed chwilą. No ja już jestem, przebiegłem przez drogę. Garaże? Byłem. No to widziałem cię. A teraz jestem na E, tylko że tutaj snajperzy często w tym mieście siedzą, wiesz, na budynkach. To tu jest w ogóle jakiś autobus, do niego da się wejść? Kurde, jak mówię ludzie godzina 70 minut, to nie mówię, że godzina ma 70 minut, tylko że godzina albo 70 minut. Musicie sobie dopowiedzieć to albo. Jak się otwiera kompas? Jak się otwiera kompas? K. Dobra, no i tak właśnie wymyśliłem z tym archiwum. Z drugiej strony chyba każdy... Znaczy, bo wiecie, bo to chodzi o to, że ktoś na przykład sobie wygodnie kładzie się w łóżeczku, tak? Są takie osoby. Puszcza sobie archiwum live. Kupia. No i nagle mu kurde w trakcie live'a mu 5 minut reklam się włącza, wiesz, w ciągu tego archiwum. No trochę głupio, co Żmił? No trochę, trochę ta. No i co wy na to, moi drodzy, no? Sam nie wiem, no. Po roku. Miu, musimy się spotkać, wiesz, żebyśmy przynajmniej razem umierali. Ja widzę jakąś fabrykę dużą, dużą. To się... O, czekaj, gdzie jesteś? Polem biegniesz gdzieś? No, biegnę koło wiatraka teraz jestem. To ja cię nie widzę. Też jestem koło ja wiatraka. Cię widzę. A, bo ty jesteś koło tego wiatraka. To ja cię nie ma. Widzisz koło wiatraka. A, ja widzę cię. Halo! Nie, nie krzycz, nie krzycz. Brzmi, bo nas tu zabiją, wiesz? Ale przecież tylko na tym spiku krzyczałem. A. Gdzie ty jesteś? Czy na pewno jesteś ty? Nie, ja w krzakach stoję. Tak, koło drzewka, no. No to ty. No to czekam na ciebie, Brzmi. Myślisz, że kordę będzie teraz... Dobrze, to ty? Wiecie, ogólnie dałoby się te reklamy z archiwum wyciąć. Kurde, to nie widzę. Gdzie? To nie jest ty, o kurwa, strzela do mnie, zabił mnie. No, Żmił, ale wstanę. Jeśli mi pomożesz, to wstanę, jeśli go zabijesz. No właśnie, mówiłem ci, że ty. Ty, potato chip, daj bitch. Śpiewa do mnie, śpiewa do mnie, zastrzelił mnie. Kurwa, Żmił, to żeś mi pomógł, ty to jesteś amator. Czekaj, teraz mu stary kulkę w łeb mu strzelę i się obsraku. No, jak mnie będzie lutował, to go zastrzel, może nie zauważy.
Maga. Dobrze mi brzmi, o kurde, pomógł. Nie ma to jak przyjaciel żmiju. To żmiju zawsze cię ochroni. Powie ci, że ktoś cię wytrzyma. Kurde, rozumiecie, frajerze. Ucieka. Szkoda, że M16 nie ma. No ty go tam z Makarowa nie pociśniesz na taką odległość, jak gdzieś zacząłeś strzelać za daleka. Nie, no mamo. Czu... O nie, Boże, ryj mi się. Jarosław mi się, stary, pokazał. Oj, dead. Szymon został zabity. Ale dostał, stary, kulkę w łeb, no i nie padł. No bo ta broń jest, kurde, nic nie robi, kapiszonowiec taki. A najlepsze było to, że ja to widziałem wszystko tych dwóch gości. Znaczy, właśnie nie rozumiem, nie czemu mi nie powiedziałeś, że widzisz dwóch gości. No bo ja bym się może odwrócił. Ty jesteś. Kurwa, no ale to powiedz, że widzisz dwóch gości, nie? To bym się odwrócił w tym morze i zaczął rozglądać, znaczy, gdzie dwóch gości. Ja widziałem tego typa, ale mówię, stoisz koło drzewka. No to byłeś, był jakiś gości między dwoma drzewami, nie? Takimi dużymi. Albo jeszcze gości koło drzewka, ja. W sensie koło takiego pniaka. Takiego dużego. Ja, okay. I ja myślę sobie, o fucken. Dobra, ale raz nie jeszcze tam, dalej. Ale to jest ostatni raz. Ostatni raz się tu respimy. Bo ja tu mam kilometry do przebiegnięcia Edynburg. Kurde, są. I powiedz mi, co teraz chyba będziesz robić? 3,5 kilometra, no przecież dalej. $30. Powiedz mi, co to brzmi? Brzmi, no nie wiem. No idź do pracy i odrób. I dalej trać na hazardzie. Weź sobie podlicz, ile, stary, już straciłeś na tym całym CS-ie. Bo na pewno nic nie zarobił. Bo to, co dostałem, to od widzów, którzy wstawiał. Stary, przegrywasz widzów, kurde, skiny i koniec. Jak mi widzowie dali skiny, to ja z paczuszki tylko otwierałem. I było super, stary. Biegnij do Edynburga, tam od razu do miasta, omin to lotnisko, wiesz? Zaznacz sobie to miasto industrialne. Idziemy się respić. No Kameni. Mieni? Dobra, czekaj, no przez industriala przelecimy, zbierzemy co się da i uciekamy z tego miasta. Może się nam uda. No na pewno na haksach, kurde. Zwykły koleś podszedł z boku, aż mi wszystko obserwował, jak mnie zabija. Taki z niego, kurde, kolega. Ach, co za żmiją. Klatki spadają, powiem wam. To na pewno był cheater. Turu, turu, turu. Co tam ugonia? Z Goniem dzisiaj gadałem. Powiedział, że za niedługo ma szkołę. Halo, więc wiecie, Goni ostatnio zaczął streamować. Zrobił dwa streamy, już skończył. To jego przygoda ze streamowaniem. No, powiedział, że za niedługo ma szkołę, że nie ma czasu w Endless Legend grać, ale że może ze mną zagrać w Borderlands. Ale Stefan na sobie zrobię teraz. Ale fajny Stefan, ty. Nazwę go Stachu. Stachu? Kamień. Kurna. Coś mnie tu atakuje z tyłu. What the fuck. Skąd się zombie wzięły na środku pola? Ciało. Wiesz, jak nie wiesz skąd, to wiesz, jak się mówi? Z dupy. Nie z dupy, tylko ciało tu jest. Wydaje mi się, że tu doszło do morderstwa. Ja mam iść do Edynburg? Edynburg. Stary, jak ty dopiero zaczynasz iść, to kiedy to tam będzie? Ile kilometrów? 3 kilometry. O kurde, wie. Patrz co napisał Kryex na czacie. So, kupiłem koledze CS-a na G2 Arena z twoim kodem i zaoszczędziłem 90 groszy. A jak ostatnio koledzy też właśnie, stary, są w Danii. Kolega z klasy. Czujecie to? Kolega z Danii z klasy kupował na GoTo Arena też i ja mówię, to poczekaj chwilę, ci tutaj jeszcze tego. Konik, pamiętam, że miałeś. No i stary, wpisałem są i tam jakieś grosze. Wiem, że coś tam ci się przyda zawsze. No i stary, przypadkiem mi się przycisk biegania nie wcisnął. Jeb mnie zombie ukąsił i od razu jestem krwawiący. Czy to tak musi być? Ta gra musi tak wyglądać naprawdę. Czemu nie może być auto normalnie? Będziemy jeździć auto i jedziemy na lazurowe wybrzeże i będziemy tam, spędzimy koniec tego życia. To czuję, że to będzie przygoda. Bierzemy a samochód. I jak będziemy mieli samochód, to będziemy jeździć, będziemy robić wesoły pokaz. Znaczy autobus najpierw, jakbyśmy mieli autobus, byśmy zbierali ludzi, byśmy robili wesoły autobus i wszyscy byśmy śpiewali w środku.
To ty na to. Czekaj, bo się muszę kurde załatać. To może moje, bo ja strzelam właśnie do zombich. A ty, ile masz jeszcze do Etherenderburga? 2,5 kilometra. Ale to ty, ja mam 2700, to... To gdzieś koło siebie jesteśmy. Ale ja jestem tu w tym, w kamieni. Widzę komin i tak dalej, nie? Kamieni? Czekaj, to chyba ja też widzę komin. Nie no, ja komina nie widzę. Na polu sobie biegnę. Może w lesie jesteś. No ja jestem w lesie. A widzisz takie wielkie głazy? Widzę. No to może być po drugiej stronie głazów. Po której stronie je masz? Po prawej. Widzisz, a ja po lewej, to ja biegnę w stronę głazów, zaraz się pewnie zobaczymy. No ja też, ja w tym. Stary, przygoda widzę głazowa. Widzę piękny to... zachód, słuchaj. Coś jebło. Słyszałeś to? O, i to tak w luj. A to tak z miasta coś, jakby coś wybuchło solidnie, tak jebło. O, ebło. Będziesz mi, że tu zaczynam wybiegać w stronę kamieni. Zaraz będę na wysokości kamieni. Cześć? Nie. So, prograć coś normalnego, a nie w tą najnudniejszą grę na świecie. No ale ja gram stary. W normalne gry w tygodniu, a teraz gram w nudne gry. No, a teraz weekend gramy w tygodniu. No nic nie słyszę. A nie, słyszałem. Chyba gdzieś na polu było. No jest to koło kamieni. No to biegnij w stronę miasta. Ile masz do miasta? 2700. To ty jesteś gdzieś z tyłu. Czekaj, ja czekam przy kamieniach. Biegnij w moją stronę. Jestem bliżej. Widzę teraz kurde wieżyczkę na Sarny. Wiesz co, a zaznacz w tym mieście, w tym Edynburgu, weź zrób zooma i tam jest stacja benzynowa, zaznacz ją, zaraz na północy miasta. Żebyśmy mieli to samo zaznaczone. Stacja, gdzie ty masz stację? A jest, na północy. Okay. No i ile masz teraz do niej? 2300. No to weź jeszcze 200 metrów przebiegnij, ja mam 2,80 i będziesz gdzieś obok mnie. Okej, to czekaj na mnie. Się lepiej położę, bo nie wyruchają zaraz w tym lesie. To tak mało osób tutaj. Za niedługo będzie noc i restart tutaj. O, jest, widzę cię. Halo, gdzie? No biegnij w moją stronę. Jesteś. Stacja benzynowa, jaka ma być stacja? To jest Michał TV. Michał. O. Ale stary, że ja, co ty powiedz mi, kiedy, czemu myśmy cały tydzień... Właśnie, no opowiedz, co tam w szkole, jak tam twoja nauka postępuje? No, ogólnie się edukuje, jak się... Ale czy czujesz, czy jesteś najmądrzejszy ze swojej grupy, czy kurde, ty. Średni? Kontynuuję, ty... Edukację? Nie, jak się mówi? Edukację, no właśnie. Stary, ja powiem, no, ale powiedz... zapominam polskich słów. Tak, to ty już będziesz za niedługo Duńczykiem prawdziwym, zasymilowanym. No, dokładnie tak. No co ogólnie, jak jest w szkole? No ogólnie w szkole jest fajnie, no. Jedziemy nawet do Berlina za dwa tygodnie, na tydzień. Ale jak ten, czy masz już słonko, już dostałeś jakieś... Słonko? Chmurkę. No czy chmurkę, jakie oceny masz? No nie no, jeszcze dostałem 12, czyli szósteczka z matmy za wypracowanko. Tak? Tak. I jak można wypracowanie z matmy napisać? Znaczy na wypracowanie, to jest zadanie takie, wiesz, na przykład co to jest procent, uzasadnij swoją odpowiedź. No i pisze, że procent to jest kurde procent. A na przykład masz zadanie, co to jest średnia, jak zrobić średnią. Pisze to słowami, a nie kurde liczbami. Nie? Aha. No. Co to jest na przykład, no jakieś tam różne. Co to jest zero? No. To to jest 0. I piszesz 0, to jest 0. No i dostajesz 12. A jak inni sobie radzą? Znaczy, czy oni też są tacy prymusi, tacy jak ty? Dobry, nie? Ja na matmy jestem dobry, tylko ja gorzej, problem mam bardziej, wiesz, z jakimiś takimi firmami, w sensie, kurde, firma to jest tutaj taka, na przykład, co zrobić, żeby produkt był, kurde, najlepszy? Tak. No takie wiesz. Czaje. Na przykład jakieś różne, jak się mówi, różne takie, nie statystyki, tylko różne modele, znaczy modele, nie, w sensie chodzi mi na przykład taki
jak typowa firma, na przykład jest serwisowa, jest produkcyjna, jest kurde taka, co Aha. wiesz, tam handluje i uczy się o każdych firmach i na przykład się potem, no takie, no takie to wiesz, no jak firma, no nie. To No zrobić, tak. żeby lepszy był produkt, reklamy, jakie są reklamy, jaka reklama powinna być, no takie kurde, no wiesz, no, każde słowo co powiesz, to musisz to dokończać. Z każdego zdania rodzi się nowe zdanie. No to jest taka właśnie Tak, ekonomia. to jest taka nauka. Dokładnie. Kurde, studia. Ale powiem ci, że mądre to jest. To jesteś mądrzejszego. A nie na przykład jak się uczysz podstawówce, pod jakim kątem kurde słońce pada o godzinie 12. No. Powiedz No mi, czy jak to jest będziesz to, stary co w lesie, potrzebne kurwa, jest? nie będziesz wiedział. Stary, gdzie jest. Patrz na niebo. A nie, to tak, myślałem, że skrzynka. Tylko jak nie zgumujesz, to wygląda jak stary jak Pistolet. skrzynia. Myślałem, że Oj, jakiś mój lód na kumpel, niebie. kurde, kaczmar wbił. Ła, chyba sobie zęba połamę. Nie no, ja słucham Żmija i właśnie sobie to wyobrażam, że to ja przecież na niej też studiowałem, nie Żmiju? Nie Było no, to tak. ogólnie jest, szkoła Było jest, tak. nie jest jakoś tam super trudno, tylko powiem ci, że trzeba się trochę przełożyć bardziej z ekonomii właśnie tej, takiej, takich pierdo, bo... No bo jest takie, no jest trochę ciężkie. Jeżeli nie ogarniesz na lekcji, to już potem masz braki i już potem już jesteś w dupie. Tak? Tam mi się spać chce, wiesz, o tej porze już. Dalej. Ale tak to już jest, moi drodzy. No, ja ogólnie śpieszek jestem, wiesz. Panie. Coś tam w tej wiosce się trzęsie, jakiś ziwa samolot? What the fuck? Widzisz to? Pan. Chodź, przebiegniemy linią lasu, bo ostatnio mnie to tu jest w ogóle zestrzelili. helikopter, stary. Stary, w tej, nie wejdziesz tam do środka, to jest wioska. Stary, Dakutazu. To jest kogoś, mówisz? Tak, nie da się tam wejść. Jebany. Wioseczka Dakutazaryńska. Jak oni, powiedz mi, a oni do góry nogami przyjebali z tym samolotem tam. Patrz, on jest nawet custom pomalowany, widzisz to? No. No, kurde, tak kiedy, właśnie jest. to są chyba są profesjonaliści, co? No, stary, może my byśmy kiedyś taką mieli, ale my nawet nie potrafimy pół samochodu, stary, poskładać do końca. Graliśmy z brakiem, ale chyba 10, 10 starych osób, staramy się cokolwiek. Chodź po ogóle. Ja chcę zobaczyć, co oni tu mają. Oni mają coś tam stukało auta, w środku. Helikopter, to jakiś. Ojej, ale tu mają miliardy. Gdzie ty stary, oni jesteś? wszystko tu mają. No ja już pobiegłem wzdłuż lasu, ubiegnę sobie, wiesz. Bo nie chcę tam przy tej wieży biec. Bo mówię, ostatnio dostałem od snajpera z wieży i było kurde pozamiatane. Może teraz też na nas patrzy. Są jakieś emotki za subskrypcję? No są emotki za subskrypcję. Jest Żmiju tutaj, czyli jest dobrze tutaj. Jest Żmiju ząbki. Fejku może pokazać, jakie Iła, są kurde, czyste ząbki. ząbki Żmiju tutaj. A jak będą jeszcze 7 słów będzie, to będzie kurde Żmiju Rage i Pan Draska. Pan Draska. No, będzie Pan Draska. W ogóle wiesz, co się dowiedziałem, że nie chcieli mi przyjąć Pana Draski z tego powodu, że moi widzowie nie są pełnoletni. No i to tak działa. Nawet nie wiedziałem o tym, wiesz? O co ty gadasz? No, tak mi mówił ten z Twitcha, ten A... Nie wiem, jak się nazywa, ten taki, Aster. Co był u ciebie... Aster, no. Pas leci. O kurwa, no coś i on leci mówi... tam. Uciekajmy, Mówił, nasze że biegi. jeżeli... No, że jeżeli co? Jeden mówił, jeżeli masz widzów poniżej 18 lat, prawda? A skąd oni to niby wiedzą? No statystyki są. No, to chyba nie u mnie, bo oni mają jakieś prywatne. No tak, no prywatne. No i oni to mogą sprawdzić i to na przykład nie mogą wtedy tego zaakceptować tej emotki. Ale w no Twitchu się nie ustawia wieku, skąd oni by nie mieli wiedzieć ile kto ma lat? Może to no prędzej ale jak kanał to... ustawisz, bo wiesz, że jest dla młodszych też, wiesz jak się kanał ustawia. No powiem ci, że nie mam pojęcia, no. Ale tak mi mówisz, że to się z wiekiem. I to po jakichś statystykach to wychodzi. Mi się wydaje, że to brzmi, chodzi o twój wiek. Że ty wyglądasz na młodziaka. Na takiego 16-latka, kurde. To zademonstruję coś emotki, ja ci to mogę zademonstrować, kurde. Patrz, byt. I czekaj, bo ci kutasiarze lecą za nami. Mówisz? Ty nie demonstruj emotek, tylko chodź tutaj, kurde. Dobra, muszę, stary, tutaj. Reklama. O, zgubiłem cię, ale tu, dobra.
Ciekawe, czy by się dało pilota śmigłowca zestrzelić, żeby sam na autohuwerze wylądował sobie. Kurde, to by było Dakuta's Down, co? To byśmy to jak zawodowcy zrobili, powiem ci. Jednym strzałem jeszcze z tego, nie? No i stary, i albo że tak, że lecisz helikopterem, zastrzeliwujesz pilota i się przesiadasz, stary, z innego do niego. Lecisz tak po prostu na spadochronie. Co ty na to? Pamiętam, że kiedyś w armii chcieliśmy zrobić, że ja chciałem skoczyć z dachu do tego? Tak. Cię nie dało. Nie pykło. Powiem ci, że mi tak, chodzimy teraz w strefę śmierci. Jeśli tu padniemy, to już się gdzie indziej rozpijmy i w dupie to mam. Ej. W dupie to masz, mówisz? Tak. Tu ostatnio traktor mi się, wiesz... Powiedz mi, a ten? A Kasia jeszcze jest u ciebie? Jest. Kasia u mnie teraz na stałe jest. Chyba, że na stałe się już? Na mnie no, chyba, że się na mnie obrazi i kurde, i pójdzie sobie. To jest linia, że Kasia, myślę, że Kasia przyjechała, wiesz, na tydzień, dwa i wiesz, wrotki z powrotem. Nie no, będziemy musiała jeszcze pojechać, bo jak ogólnie wszystkiego nie ma swojego, ale już taki plan jest, wiesz. No, zbieramy różne rzeczy, okej, Żmił? A, to już do tego starej kuchni robisz. I będziesz robić vlogi? Dzień dobry, jest. Stary, dziś składam szafę. Składam. Kuchni. I nagle mówię, kurde, brakuje mi frontu, mówię. Albo mam zły, albo mi brakuje, nie? I szukam. W końcu wlazłem na stronę IKEA i znalazłem taką szafę, poskładałem jako zestaw. I patrzę, co jest w tym zestawie, stary. I okazuje się, że taka jedna część, której wszyscy nie mieli, jak ja kupowałem. Pani powiedziała, że ją muszę dokupić później, bo nie będę mógł czegoś tam złożyć, nie? I to właśnie była ta część i dlatego ja nie mogłem tego złożyć, stary. Tak jak ona powiedziała, tak było. Więc o, wiesz, stary. Ale proszę cię, odrobisz innego vloga z swojej kuchni? No zrobię. Dzisiaj kręciłem vloga Kasi kamerą. Strasznie słabo to wygląda, wiesz? Cześć, jestem Sao, witam w mojej kuchni. I dzisiaj zrobię stary, ja powiem, ja zrobię normalnie placki ziemniaczane, bo umiem, mielonego. No co mogę zrobić? Może coś śląskiego, może kluski śląskie jakieś, nie wiem jak się robi, rolada. Nauczy mnie mama, to zrobię. To co będzie kordę kucharzem. Potem otworzę swoją własną restaurację, mówisz? Stary. No taki program kulinarny, wiesz, zaraz rozpocznę. No powiem ci, że kurde profesko, mi się podoba ten pomysł. Brzmi, musimy przejść przez tą miejscówę tutaj, jaką jest... Edinburgh, stary śmierci. Tu musimy się wrócić jeszcze do tych industriali. To one są ważne. Są industriale itemodajne. No to kurde, to fajowo, powiem ci. Fajnie, że się Kasia do ciebie przeprowadziła. Schaboszczaki, jasne, no i wiesz, ogólnie w końcu muszę zjeść coś normalnego. O kurwa, co se połamałeś? Oje pany. Co se złamałeś, nogę? Nie, jak? No, pewnie po schodach. No, chyba złamałem nogę. Weź mnie za bandaż jakoś, bo weź morfiną się za ten. Jak, gdzie jesteś nieprzytomny? Pod schodami. No nie macie tutaj. No po co? Wróćcie! I na wprost, no po co dam jestem mówić, ale chyba tu? Przeżyję. No nie macie tu, nie... ty musiałeś spać stary pod teksturę albo coś. Widzisz? A jesteś! Halo? O, czekaj, give morfinę. Daję ci morfinę, ale nie krwawisz na szczęście. No jak to nie krwawię, przecież... A nie, nie krwawię. Nie krwawisz, wiesz, stary. Chyba... Ja może check teraz... puls. Puls is strong, stary. To... Weź stary, usta. Tylko mi uważaj, żebyś tam nie utknął. Weź się spróbuj wyczołgać od razu jak ten. Ile tam jeszcze masz tego życia? No już wstaję, czekaj. Czekaj, bo patrzę na twoją nogę. Jest? O kurwa, ale cię połamało. Teraz to krwawisz na pewno. O panie. Czekaj chwilę, czekaj. Krwawisz? Zbugowało mi się coś, chodzę. To kliknij. Kliknij prawo, lewo, żebyś... No i bandażuj się sam, bo ja nie mam bandaży już. Ale się stary krwawisz, jakbyś miał okres wszędzie. Ale on sam chodzi. No to jak chodzi w prawo, to kliknij raz w prawo. Masz któryś przycisk dwa razy naciśnięty, nie? Zdeblowany. Czekaj, kurde, leczę się. Będę się leczył. Może mi pomoże? Muszę do szpitala, bo ja nie mam bandaży. Ani ty nie masz bandaży. Jestem cały. Brzmi, powiedz mi, jak ty to zrobiłeś, że stary wchodząc po schodach się połamałeś? No czekaj, bo mi kurde, haksy mi się... Chciałem przez, wiesz, wallhack, nie? Dobra, mamy toolboxa i to jest pozytywna stara wiadomość, poza tym, że się połamałeś. Zgubiłem. Jestem w kolejnym instrukcjalu, ale idziemy stąd i tak. To weź po mnie wróć. Bo musimy... Mam jeszcze scrap metal.
Helki lecą. Oj, silnik mam. Kół nam jeszcze brakuje. Wiesz, mamy wszystkie części do naprawy samochodu poza kołami. O, słyszę cię, a to ty? No chyba. To chodź wyjdź z budynku, wróć do tego poprzedniego. Dźwięki. Tam coś gada. Mój brat? Brzmi, ja czekam na ciebie, gdzie ty jesteś? W tym budynku to wtedy jesteś? No nie, no nie wróciłem. Wrócę tam, gdzie się bandażowałeś. No nie ma cię tu. To już jestem. No kurde, dokładnie. Dobra, i chodź teraz, patrz. Muzykę, czekaj. Idziemy do tego. Zaraz będzie restart w ogóle serwera. Trzeba się stąd ewakuować też. Ty żeś po las? No, kurde, między silosami. Chodź. Okej. Jestem. Ja nie mam naboi w karabinie, stary. Dobra, zobacz, czy coś tu nie ma dla nas. Jest silnik niepotrzebny nam. Są bandaże, weź sobie jeden bandaż, bo pewnie masz jeden tylko. Nie mam już nic. Dwóch nie bierz, a dobra, ja mam jednego. Weź sobie puszkę coli, bo będziesz potrzebował. Po restarcie się napijemy, bo teraz przed restartem była nam niepotrzebna. Rotor, olej i silnik chyba też. Możesz silnik wziąć, jak masz miejsca dużo. Jesteś tuż mi, o co ty tam tak bierzesz długo? No, ty nie mam racji, mówisz? No, weź silnik, będziemy mieli dwa. Mam silnik tutaj. Wszedłem tutaj do takiej budki zielonej. No, jesteś? Gdzie jesteś? Pokaż się. Nie, tu jest jeszcze jakiś jeden. Silnik. No, czekaj. Chodź na zewnątrz, zostaw rotor. I tak nigdy helikoptera nie naprawimy. Naprawimy. No jeszcze jeden, i wziął rotor, no kurde, powiedziałem, weź silnik, wziął rotor. Kurde, chodź. Wszystko jest ważne, teraz będziesz mówił. Chodź, policja, kurde, i ten, i... Policja tu jest... Tak mówię, kurde, mówię ci. I medyk. Powiesz, ach kurde, czego ja rotora nie wziąłem? Tu nad nami może być snajper po lewej, to są takie wielkie wieże. Nie penie. Tu jest akacz bez amunicji, jest Uzi jakieś. Tu jest nic. Tu jest stary broń. Biorę broń tutaj. Mam SKS-a jakiegoś. Był plecak. Zniknął? Odsuń się, żmiju, stąd. Wybiegnij z budynku na chwilę. Wydaje mi się, że plecak był, tylko zniknął. O, jest, dobra. Ale kurde, gówniany. O, ktoś swój plecak zostawił, bo wziął lepszy. Weź tego akacza. Czemu tego Uzi nie bierzesz? Bo ja mam lepszą broń. A, bo to jest na makarowo. O, tu jest, tu jest stary ten. Pistolet zbytły, stary, się podjarałeś. Nie, jest tu mikiem. To jak Hitman. Dobra, chodź do tego. Chodź do szpitala jeszcze i uciekamy z miasta, o ile nam się uda żywym uciec. Jakim żyw, Rzymiu. O, jest, dobra. Zbieraj wszystko, co ci, stary, ci wpadnie w łapę. Pamiętaj, jeden bloodbag zawsze pod rękę. Epipenów nie zbieraj, chociaż kurde, wiesz co, jeden epipen jakbyś miał, to by było dobrze. Epipeny służą do ocknięcia kogoś, jak leży nieprzytomny, wiesz? Bandaży, stary, do maksa dopełniaj. O, jest dobrze. Moja postać coś sapie strasznie, wiesz? Masz już bloodbaga jakiegoś? Tak, już mam dużo tych bloodbagów. Morfinkę, kurde, żeby w dupkę wsadzić. Dobra. To chodź, uciekamy stąd już. Tu i tu. A powiedz mi co? Wybiec, no. Jakie masz plany na... życie. Bany. Znaczy... No jakie masz plany? Twoje, kurde, twoja strategia. Wiesz co to jest strategia? Wiedzy ekonomicznej. Powiedz mi, czy to wiesz co to jest strategia?
No nie wiem, no powiedzmy. Byś był stary, jakbyś miał firmę. Weź po lewo trochę pobiegnij ode mnie i te kontenery po lewej przeszukaj, jeśli jakieś są. Kurde, tu jest zombie. I po lewej na samym końcu jest jeszcze budynek, wiesz? Ujebane, ale zombie. Te dwa razy mnie uderzyły. Koła jest są nam potrzebne, bo nie mam, kurde, pół koła nie mamy nawet. Jest Fulcrum tutaj. Ale koła nie ma tutaj, kurde, żmiju. Brać Fulcrum tutaj? Bierzesz Fulcrum tutaj, ale kurde, koło tutaj by nam się przydało. Miu, tu w kangarze jest scrap metal i takie coś do naprawienia baku. No, właściwie to jest bak po prostu. Naprzeciw tego wielkiego budynku. Kurwa, to ty? Takim uzbrojony? Tak. Kurwa, to nie ty. Nie ty, halo. No, kurwa, przy industrialu zajebał mnie, no. Żmiju, kak, kurwa, to ja. A, w dupie cię mam. Dobrze, dobrze, że i tak do ciebie strzelałem, bo wiedziałem, że to nie jesteś ty. W kamizelce i z M16, czy M4. O, żmiju. O, zabity! To on leży przy tym industrialu pewnie, wiesz? Bo on się mógł wykrwawić, weź go zlutuj. Kurno, no ale gdzie wy się padli? No, na południowym wschodzie miasta, no przy wielkim industrialu, takim ostatnim, przy wyjściu, przy tych kontenerach, no kurwa, pewnie 15 metrów od ciebie, stary, nie słyszałeś strzałów? No słyszałem, no ale... No to i biegnij tam, gdzie są strzały. No stary, tam już nic nie ma. Mam koło tutaj. No to zajebiście, bo ciekawe jak zbierzesz całą resztę. Czekaj tam przy moim ciele i pilnuj. Spróbuję zrespić, nie wiem czy dobiegnę w 15 minut. Nie wreszcie padli. Szukam i szukam. Naprzeciw wejścia do industriala, stary. Przy morzu samym. Szukam, no szukam. Wiem, że nie dojdzie tam, żmiju, ale ja się zdążę chyba zrespić i tam podbiec. Już chyba wiem. Stary, ale nie widziałeś jak się wygląda, no kurde, no. Widziałem stary. Jak wygląda, dlatego się ciebie pytam. Nie, znaczy nie widziałem jak wyglądasz po wyjściu z tego, no. Niby tam na ciebie patrzyłem, bo ja wiem co ty tam pozbierałeś, stary. Zresztą koleś na mnie wbiega, w ogóle nie strzelał, więc się zacząłem zastanawiać. Ojebany jest strachu. Dobra, że mi ja tam zapierdala, mam 3 kilosy. Co ty nie dajesz? No wiem właśnie, daję sobie tu nie. Może mi się uda. A ty się gdzieś skitraj, bo pewnie kilka osób z live'a tam też przyjdzie. Zwłaszcza, że jednego już żeśmy, znaczy jeden już padał tutaj na tym, na statusie. Więc sami nie jesteśmy na pewno. Stary, ja już mam taką miejscówkę, że chłopie, oni już lepiej niech tutaj nie podchodzą. No i dobrze, Miu. Zlutowałeś wszystko? Oje, boksy banan, takie inne rzeczy, Miu, powyciągałeś? Nie, wielki bo plecak. Na pewno, ale mam wszystko ustawione na muszce, stary. Jak ktoś podejdzie, to zostaje kulkę w łeb. Ja mam jakieś, kurde, żebym sobie mógł paintkiller. O. No i najlepiej. Ja w szopie teraz się napiję. Pepsi pijemy lepsi, ja też się napiję Pepsi. W rzeczywistości... O! O! Jestem gotowy. Nie wiem czy mi zdąża, wiesz? Pewnie przy tym. A ile masz naboi w tym? 30. No to jak coś to ci krzyknę, żebyś zabijał już zombie. Najlepiej z tego industriala jakbyś zaczął strzelać, bo one cię tam nie mogą dorwać. Paint killer dokładnie, cały brzmi o kurde. A to nie jest paint killer? Co to jest?
Painkiller, nie pain. Chcę powiedzieć painkiller. Wiesz, o co mi zabójca chodziło. Zabójca. No wiem, o co ci chodziło, dlatego nic nie powiedziałem, ale wiesz, czat nie zrozumiał, stary, twojego mówienia. Co z, co z GTX? 503 dolary. No nic, no czekamy. Czekamy, że będzie premiera. 970. To jest Coca-Cola. No ale jeden czy odchodzi. Czy to Coca-Cola, czy to nie Coca-Cola. Na boju się mówi. Ale powiem ci, że wtypa cały ten Uzi. On w ogóle przestał do mnie strzelać, chyba myślał, że już nie żyje na lagu. Jeszcze tam kilka strzałów oddałem. No, zjebana to była akcja. Dwa helikoptery latają. Powiem ci, słabe to jest w tym DayZ to strzelanie, kurde. Cały magazynek wtypa wyładować. Ja nie wiem, czy to jest desynchro, czy ja po prostu nie trafiam. Czy o co w tym chodzi, nie? Coś za mną jedzie. O ja pierdolę. Uch, ciuch. Trąbi. Hello. Może to jakiś przyjaciel. Kto to? Kutas. Kurwa, no i mnie zastrzelił. Kto mnie zabił? Żmiju. This wasabi. Eee. Killed by this wasabi using weapon M4, coś tam kurwa. Co za kutas? Najpierw wyjdzie i cię nie strzela, a później wiesz, jeszcze potrąbią, stary. Teraz co, mam iść po te rzeczy? To jest misja, mówisz? Nie no, Żmił, toolboxa, musisz zabić te zombie i zlutować to, bo ja do respa tam nie dojdę. Zlutuj najważniejsze rzeczy, koło, silnik, żebyś wszystkiego miał po jednym w plecaku. Zlutuj z tego typa duży plecak, bo on chyba miał większy, chociaż nie wiem. Zabij wszystkie zombiaki dookoła i... No i tyle, no, co zrobisz? Tym, tym, tym. A ja muszę taki zjebów omijać, kurde. Ja zombie. Jak okolice Poznania. A ten za co cię zabił? Właśnie nie wiem, za, znaczy wiem, że mi zabił za to, że to jest DayZ, ale pod chuj trąbił. Myślałem, że to jacyś koledzy są. No i tak to daje się sfrajerzyć, kurde. Zamiast im chociaż rozjebać koło, smutno by im było, by się popłakali, że nie mają koła. To ja jak największy frajer daję się wydymać po prostu. Klasyczny DayZ, nie, Żmiu? Cicho, ja się muszę skupić teraz. Znów to samo, czy to bieganie w tą... To mnie tak słabi po prostu to bieganie po te 3-10 km do przodu, kurde. 15 minut w jedną stronę, żeby zginąć. No i się straje, że ciul za mnie jest. Jak tych typów jeszcze zobaczę, to i tak po prostu rozjebie im ten samochód jak najbardziej. I się popłakali. Jeszcze coś do mnie gadali, tylko ja nie wiem, coś mieli z dźwiękiem chyba nie tak, bo w ogóle ich słychać nie było. Zabolało. O kurwa, nie. Nie odejdź. Jeszcze mi powiedz, że cię zabiją. Co Kasia robi? No, streama prowadzi, co mam sprawdzać. Wejdźcie se na streama, to zobaczycie, Kasię. So, ja na innym serwie zacząłem grać w Clash Origins, ale mniej graczy, tak około. No, ale to ja nie chcę grać na tym, co mniej. Mnie tu podoba, tylko takie miejsce do spawnu wybrałem, słabe. Po prostu się ginie, no i tyle. Ciężko na tym serwerze zacząć. My już tyle godzin na tym serwerze spędziliśmy, a nawet jeżeli pół domku nie mamy, żeby schować jakikolwiek item.
Czekaj, idę zobaczcie, mam okno otwarte do domu. No tak powiem, Dani Heros, tak powiem. Tego wyjścia nie mam. Bo inaczej będę w kupie. To mam najgorszą wiadomość dla ciebie. No zginąłeś. Nie, zniknęły te rzeczy, nie wiem jakim cudem. No pewnie po czasie znikają, się nie stoi, się nie kampi na rzeczy, tylko się podchodzi i się je zbiera, nie? Ile minęło już? No nie, no zebrałem tam jakieś koło, zebrałem. Ale tego typa nie, gdzie ten typ umarł, mówisz? No obok mnie, no metro ode mnie pewnie. Mówisz? To idę poszukać tylko. Mnie to zawsze zastanawia, czemu ciebie na przykład pierwszego by nie mogli zastrzelić? Ja bym wtedy wiedział, gdzie oni są, byś sobie podszedł i zestrzelił. Tylko mnie zawsze muszą pierwszego zastrzelić. Chłopci giną pierwsi, pamiętaj. Tu mnie ci kutasiarze zastrzelili. Nie wiem, czy się nie zabić i w innym miejscu byśmy się zrespili. Tak nic nie masz, ty masz koło, tak? Jedno. Toolboxa nie masz, no, rozumiem? Mam, nie, no, toolboxa nie mam. No, no to nic nie masz, no to tyle co jakbyś się zrespił masz. Co już mi zabijamy się. Zrespimy się gdzieś, gdzie nie ma ludzi. Kurde, bo ty się chcesz zabić, no. No że miło, ale ty nic nie masz, rozumiesz? No co masz? Koło jedno. Mam koło, silnik, kurde, fiulka, broń. Root buggy. No i co? No nie wiem, biegnę tam na razie, ale wiesz, to jest głupie, myśmy już mieli wychodzić stamtąd. Mnie taki koleś miał zajebać i znów zanim tam do, wiesz, zanim tam dojadę, znaczy dobiegnę, to mnie pewnie znów zastrzelą, wiesz, i kolejna godzina gry w plecy. No, takie kurwa bieganie, nic się nie dzieje na tym live'ie. Tu, gram na nodze sobie, żeby mi opowiedz lepiej jakąś historię od Puszczyka, bo nie wytrzymam tutaj po prostu. Tylko ostatnio byłem na imprezie, nie wiem czy ci mówiłem. No nie mówiłeś. A to byłem na imprezie, kurde, byłem u koleżanki. No. Miała 17 krok była. Tak trochę dziwnie, no ale wiesz. No. I co? No i ogólnie były puszczyki, był alkohol. I było najlepiej. Ale coś się działo tam, no co, ja też czasem byłem na imprezie, ale historia z imprezy powinna dotyczyć czegoś więcej niż tego, że na niej byłeś. No, nie. Byłem kurde porobiony w loj. Coś się działo? No, słyszałem, że biegałem w samych majtkach u domu, ale już tego nie pamiętam. Koleżanki, takie rzeczy się dzieją w Danii? O, stary. O, widzę samolot. Rzeczywiście tutaj jest. A no, on jest wbity w ścianę, to się w życiu takim nie wyleci. To co kurde, pozabijacie czy jak? No nie no, biegnę, ja no kurwa, żmi teraz po kolejnych 10 minutach jak już dobiegłem no połowę drogi. No i się zabiłem, no. Ty się pyta. Opadłem. Znaczy kolo 100%. Prawie. Jak mogłeś się zabić? No bo chciałem się zabić, no i zaskoczyłem, no i sobie nogi połamałem, no. Ale miałeś się nie zabić, kurde, bo przecież powiedziałem ci, że biegnę. Musiałem powiedzieć, że muszę stary biec. Bo nie mam, kurde, mamy sierpie w innym miejscu. To już wszedłem na szczyt, kurde, jakiegoś dźwigu, czy co to jest tutaj nad morzem. No i zeskoczyłem, no i się połamałem. I nie nawet się nie umiesz zabić, żeby mi do końca, tak? Chcesz mi powiedzieć? Ja zawsze mam z tym problem, wiesz, żeby się zabić do końca. No toż mi gratuluję skilla. No i co teraz? Nie wiem. Magda Gester mi stary powiedziała, że ta gra to nuda. No i jak ja mam to zareagować? Co ci powiedział kto? Magda Gessler, no. Stary, Magda Gessler u mnie też siedzi na czacie. Mówisz? Dobrze, że w tygodniu w to DayZ nie gram.
O, stary. I tak nie chcę, wiesz, trochę mi się już nie chce w te army całe, Altisy i tak dalej grać. Mi się też nie chce, ludzie też umieją. Te gry, stary... Ale no, Te gry stary w single player są tak po prostu przyjemne, ja se gram, tam wszystko działa. Nie ma czegoś takiego, że nagle wpadasz pod schody i się łamiesz, nie? No, to prawda, no ale... Co, chcesz, żebym ci ten pokazać? A czemu mi tak śpiewasz? Aha, czekaj, bo mi w ogóle zombie zje. Zapomniałem, że jest restart, nie? I jak jest restart, to twoja postać jeszcze 30 sekund w grze stoi. A ja akurat przy zombie biegłem. Aha. No przecież ci mówiłem, że muchy latają nad twoim winem. Nad Kasi winem. Nad Kasi winem mucha lat. No tam... Może coś robią ze sobą, nie? Wino popiły. Robią kąpiel winy. Widzisz, jakie u mnie są muchy na bogato? Tak, jajka złożyły i... No siema. Siema. Pomniki. Moi drodzy.